podobno przyjaciółka domu Kaczyńskich, jaka pani Janina Goss, została członkiem Rady Nadzorczej. Gazeta Wyborcza, ulubiona gazeta PiSu, bardzo nad tym ubolewa, a ja zupełnie nie rozumiem dlaczego. Skoro pani Janina Goss pożyczyła kiedyś panu Kaczyńskiemu 200 tysięcy złotych, a pan Kaczyński oprócz kota nie ma nic, no to jakże może oddać swój dług? W ten sposób pan Kaczyński długu już oddawać nie musi, bo pani Janina Goss wprawdzie tam niewiele się pewno zna na tych sprawach, ale posiedzi sobie raz w miesiącu, wypije kawę na posiedzeniu Rady Nadzorczej i dług zostanie spłacony. I czym tu się oburzać? Przecież to zwykły polski sposób na spłacanie długów.